W Gliwicach wciąż powstają nowe ulice. Niedawno informowaliśmy o ulicach Konstantego Wolnego, Trzcinowej czy Wyklinowej, które pojawiły się na mapie Gliwic. Do jej grona może dołączyć ulica, plac lub rondo imienia Kornela Morawieckiego. Z taką petycją do Rady Miasta zgłosiło się Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin. W obszernym uzasadnieniu swojej petycji opisują życiorys ojca aktualnego premiera. Nad petycją pochylą się radni być może na najbliższej sesji. Petycję opiniowała na posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Z całym szacunkiem dla zmarłego, który ma tutaj być, którego wnioskowane jest o uhonorowanie, no nie miał związku z Gliwicami. Proponuję, żeby sprawy, jeżeli radni pozostali się zgodzą, nie przeciągać i po prostu zaopiniować ten projekt negatywnie. Co nie oznacza negatywnej oceny tej konkretnej osoby, no ale po prostu nie ma tutaj bezpośrednich związków z miastem. Podobnego zdania był przewodniczący komisji Paweł Wróblewski. W tym przypadku ja się zgadzam z radnym Jaśniokiem. Uważam, że no, ze względu na brak związku z Gliwicami, no, nie jesteśmy w stanie wszystkich uhonorować. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej jeszcze nie zdecydowali, jak będą głosować. Radny Majger, członek klubu PiS oraz komisji, jednak jest przychylny uhonorowaniu Kornela Morawieckiego, między innymi za działalność opozycyjną w Solidarności. W klubie jeszcze dokładnie żeśmy na ten temat nie rozmawiali. Dopiero jesteśmy przed rozmową i powiem tyle, żeby właśnie nie wchodzić w żadne dyskusje, w żadne tam jakieś spory polityczne. Ja na obecną chwilę będę głosował za. Opinia komisji nie jest wiążąca, jednak negatywną opinię petycji wystawiła również wiceprezydent miasta Aleksandra Wysocka. Jednak to radni będą głosować za uhonorowaniem zmarłego. Jeśli będą za, to już wkrótce w Gliwicach ktoś może mieszkać na ulicy Kornela Morawieckiego.